dowiedzieliśmy się, że będą tutaj warsztaty z młodymi ludźmi, a my mamy bardzo fajny sprzęt, więc przywieźliśmy sporo sprzętu tutaj. Właśnie go przed chwileczką wypożyczyłem. Jest skonfigurowany pod nagrywanie filmów model A7S Mark II. Myślę, że się doskonale sprawdzi w rękach tych młodych ludzi. One są od ładnych paru lat znane z tego, że nie tylko robią fajne zdjęcia, ale doskonale nadają się do kręcenia filmów. Tutaj na przykład, na tych warsztatach, jest wykorzystywany tryb S-Log 3. Magicznie brzmi, ja wiem, ale chodzi o to, że to jest taki specjalny profil kolorystyczny, który jest używany również w profesjonalnych kamerach. A jutro ci młodzi ludzie będą uczyli się kolorowania filmów, więc w tym trybie dzisiaj ten cały materiał nagrają, jutro będą musieli go wyedytować i to jest super sprawa. Że jest to idea szczytna. Trudno, żeby ktokolwiek przy zdrowych zmysłach nie chciał, żebyśmy żyli w środowisku, które jest mniej zanieczyszczone, które nie jest niszczone, także absolutnie uważam, że to jest bardzo fajna inicjatywa. Mam też nadzieję taką po obejrzeniu filmów, że tego rodzaju tematyka będzie ubierana w coraz bardziej wyrafinowane formy, ponieważ, jak zauważyłem, te filmy rozpinają się pomiędzy takimi filmami instruktażowo-propagandowymi, a nielicznymi przypadkami, gdzie mamy jakąś próbę metaforyzacji. Więc mnie bardziej się podobają te filmy, które są jakąś metaforą, które można szerzej czytać. Chociaż pewnie oczywiście takie pedagogiczne, jak to się teraz mówi, edukacyjne walory również są w tej dziedzinie ważne. Szczególnie może u nas, gdzie dopiero jakby ta wiedza raczkuje.